Witam serdecznie wszystkich oglądających mój kanał. I oczywiście moje filmy z serii Twój jednoślad zanim zepsujesz. Zapowiadana premiera Husqvarna 310TE. Moi drodzy, była premiera zrobiona, żebyście wiedzieli, że coś będzie. Także powróciłem do życia po jakiejś przerwie. Pokrótku powiem, co boli ten model, kurczę, no. Silnik jechał, przestał jechać, stanął, zgasł i już nie chciał zapalić. Próbował ktoś to tam naprawiać, ale to był na tyle mądry mechanik, ponieważ był to mechanik samochodowy i takich ludzi bardzo cenię. Powiedział, że on się tego nie będzie tykał, bo on naprawia samochody, woli dać to do kogoś, kto robi motocykle. I bardzo dobrze. Sprawa wygląda tak, że mamy ciśnienie, wszystkie parametry silnika są ok, tylko silnik nie odpala. Po wymianie świecy okazało się, że silnik odpalił, ale okazuje się, że silnik dostaje wodę do cylindra przez prawdopodobnie uszkodzoną uszczelkę. To jest jedyna rzecz, która tutaj może spowodować takie coś. Do wymiany jest akumulator oczywiście, bo jest słaby jak jasna cholera, ciężko w ogóle kręcił ten silnik. Nie będę go kręcił, bo jak widzicie, już to zebrałem tutaj częściowo, żeby przygotować sobie tutaj do prac, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda, żebyście mogli to po prostu zobaczyć, bo tego motocykla jeszcze u nas na podnośniku nie było. Jak wiele ludzi zauważyło, zmieniliśmy miejscówkę, znaczy wiele, jedna osoba po prostu się domyśliła i zobaczyła, zauważyła, że mamy inną miejscówkę. Zmieniliśmy miejsce, także myślę, że jakaś premiera filmu będzie z naszego nowego serwisu. Będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, to ja zabieram się w takim razie do roboty. Wypuściłem już płyn chłodniczy, zdemontowałem wszystkie węże. Oczywiście dodam, że nie było tutaj ani kropli wody. Wody, to znaczy chłodziwa płynu chłodniczego, chłodzącego ten silnik, więc po nalaniu tego płynu okazało się, że ten motor później po zagrzaniu zaczyna przerywać i zwyczajnie gaśnie. Kolejna rzecz, którą chciałem pokazać i powiedzieć, to że tutaj też mamy uszkodzony gwint, gdzie wkręcamy szpilkę od dekla zaworów, pokrywy zaworowej. On jest oczywiście plastikowy, nie do końca z takiegoś materiału, takiego, który jest bardzo wytrzymały na temperaturę. I tędy po prostu leci sobie olej, prawda? Z racji tego, że nie możemy tego dociągnąć, to olej sobie tędy wypływa. Więc będzie też regeneracja gwintu. Ja już to wcześniej zdejmowałem, dlatego że musiałem sprawdzić, czy przypadkiem ustawienia rozrządu nie są gdzieś tam pomylone, bo różne rzeczy się w życiu zdarzają, jak wiecie. Oczywiście to było wcześniej na silikonie położone, jak widać. Myślę, że nie trzeba będzie silikonu, jak to już zregenerujemy i będzie to fajnie trzymało. Klient niedawno zakupił ten motor, bo zakupił go i po kilku razach jazdy to właśnie się stało i tak się jego historia skończyła. Dobra, ja pokrótku to sobie tutaj rozbiorę, zdejmę pokrywę zaworową, zobaczycie, jak tutaj wygląda układ rozrządu, jest dosyć nietypowy. Jak widzicie, zdjąłem już pokrywę układu rozrządu, widać wałki, zobaczcie, jakiego wskaźnika się dorobiłem przez YouTube'a. Przez kilka lat kręcenia filmów. W końcu mam wskaźnik, nie muszę łapom pokazywać. Także wracając do rozrządu, już wam pokazuję, jak to wygląda. Dosyć nietypowe jak na to, co zawsze oglądaliście. To znaczy, jeśli chodzi o rozrząd taki w standardowych silnikach. Tutaj mamy jeden łańcuch rozrządu na jednym wałku. I tutaj zębatka przynosi napęd. Przekłada na wałki rozrządu, które są tutaj zamontowane. Jak widać, bardzo zmyślnie ktoś to wymyślił. Z tyłu mamy jedną zębatkę, która napędza pompę wody. Zaraz wam to zademonstruję. Tutaj mamy wałek, na którym jest umieszczona również zębatka. Jest to wałek dolotowy. Napędza ona pompę wody. A tutaj mamy na wałku wydechowym układ z dekompresatorem, który otwiera się, zamyka się praktycznie wtedy, jak silnik osiąga wyższe obroty. Wtedy dekompresator się zamyka i silnik ma pełny stopień sprężenia, co ułatwia mu normalną pracę. Ja teraz sobie zdemontuję te wałki, ściągnę głowicę, zobaczymy, w jakim stanie jest ta uszczelka. Aha, co chciałem jeszcze powiedzieć, no, jak objawiało się to, że woda dostawała się do oleju. Zaraz wam to
spróbuję pokazać na oczku inspekcyjnym od oleju. Okienko inspekcyjne poziomu oleju w tym śliku znajduje się tutaj, widzicie, pod hamulcem. W tym miejscu, ja tutaj zrobię teraz zoom na to okienko. Jak widzicie, ten olej jest... Może żeby nam ostrość złapało. Nie chce nam złapać ostrości. Dobra, oddalimy. Jeszcze raz spróbuję. Jak widzicie, ten olej jest tutaj biały. On się wymieszał z wodą i wystarczy, że troszeczkę wody dostanie się do oleju. On się wymiesza i po prostu robi się ten olej całkiem biały. Olej będzie do wymiany, potem go wypuścimy. Pokażę Wam wszystko, jak to wygląda. Oczywiście filtr oleju również trzeba będzie wymienić. Ja zabieram się teraz do pracy. Będę demontował głowicę, wszystko. Muszę zdemontować węże ciśnienia, tutaj smarowania w wałku rozrządu. Także wszystko muszę poodkręcać. Rozrząd, zdejmę głowicę i zobaczymy, jak to w środku wszystko wygląda. W jakim to jest stanie przede wszystkim. Doszliśmy, moi drodzy, teraz do momentu, kiedy musimy zdjąć rozrząd, rozebrać go. Więc musimy ustawić go sobie w taki sposób, żeby potem wiedzieć, jak to złożyć. Mam do tego manuala tutaj serwisowego. Według manuala pisze, nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Mamy tutaj dwie takie cechy, te dziurki tutaj. Przepraszam, miałem wskaźnik. Takie dwie dziurki i te poziome kreski, które powinny być w poziomie, ale nigdy nie będą, bo te wałki są, jeden jest wyżej, drugi niżej, więc w tym momencie rozrząd jest prawidłowo ustawiony. Nie tak jak zawsze, że te kreski, te znaczniki muszą się tutaj pokrywać. Może to być bardzo mylne, także jeśli ktoś będzie już robił kiedyś taki silnik, to należy pamiętać, że ten wałek dolotowy jest zawsze wyżej i te kreski, te znaczniki muszą być w poziomie. Ten przedni też w poziomie i ten w poziomie, jak widzicie, no nie są tutaj symetrycznie ustawione. Więc tak samo jest też tutaj, jak widać, pokazane na serwis manualu tego motocykla. Co teraz? No, trzeba odkręcić to tutaj łożysko takie, to jest taka oś, na którym pracuje to koło rozrządu z tym łańcuszkiem. Na początek zdemontujemy sobie wałki. Odkręcę i poluzuję cały łańcuch rozrządu i na końcu wyjmę to koło, żeby można było odkręcić i zdemontować głowicę. Wałki rozrządu zdemontowane, jak widzicie. Pamiętajcie, że, przepraszam, żeby zwrócić uwagę na różne długości śrub przy mocowaniach panewek wałków rozrządu, ponieważ one są, nie wszystkie są identyczne, więc trzeba zapamiętać, która jest dłuższa, która krótsza, żeby potem tego nie pomylić, wiadomo, nie? Dobra, teraz zdejmę tutaj napinacz rozrządu, odkręcę to łożysko, tą oś i zdemontuję sobie to koło zębate. Oś koła zębatego, jak widać, jest mocowana na dwie śruby. Ja Wam powiem, co kocham w markowych pojazdach, że tutaj wszystko leciutko się, że tak powiem, robi. Jeszcze zdemontuję sobie ten napinacz z rządu. Znowu się nie przygotowałem do lekcji, bo nie mam ósemki pod ręką, za to Was bardzo przepraszam, ale zaraz to naprawiamy. Napinacz z rządu zdemontowałem, teraz wystarczy wyjąć tylko oś tego łożyska w ten sposób. Powiem Wam, na zdjęciu wyglądało to znacznie prościej. Nie wiem, dlaczego nie chce mi to zejść. Czy tam się stało jakieś coś niedobrego? To się za chwilę okaże. Jak widać, głowicę udało się zdemontować. Już od razu widzimy, że tu regeneracja chyba bardzo nie pomoże. Trzeba będzie tu chyba ten gwint bardziej przewiercić i wpuścić się dłuższą śrubą wewnątrz tej głowicy, ponieważ to spawanie w tym miejscu nie bardzo wchodzi w grę, jeśli chodzi o takie małe kawałeczki. Trochę bez sensu. Zauważyłem jeszcze, że łożyska na zębatce, która tutaj prowadzi cały ten rozrząd, strasznie są ciasne i już huczą, także łożyska też będę wymieniał na nowe. Więc ja idę szukać w hurtowni nowych łożysk i będę dalej szalał. Aha, żeby wyciągnąć to Wam pokażę, co trzeba zrobić.
Żeby wyciągnąć ten wałek, który trzyma te łożyska, należy wyciągnąć tą blachę z zabezpieczeniem, co nie jest pokazane w instrukcji serwisowej. To mnie też bardzo dziwi. Także wchodzi to bardzo fajnie, ale niestety trzeba zdemontować to, żeby to zabezpieczenie, żeby nam to mogło wyjść. Sprawdzimy teraz jeszcze sobie uszczelkę. Jedna rzecz, taka ważna, że tak powiem, podpowiedź, żeby zawsze ponumerować sobie te kieliszki od zaworów, ponieważ te blaszki mają odpowiedni wymiar, znaczy te płytki zaworowe, które są pod nimi, żeby ich potem przy montażu nie pomylić, prawda? Teraz jeszcze uszczelka, no gdzieś ta uszczelka w którymś miejscu przepuszczała. A chyba głowica nie była w jednym miejscu nawet dokręcona, powiem wam szczerze, i chyba gdzieś w tym miejscu przepuszczała z tego kanału i dlatego też tak się działo, a nie inaczej. Dobra, ja idę szukać łożysk i za chwilę dalszy ciąg pracy. Tak, jak widzicie, mam już łożyska japońskie z antena, zamontuję. Dostałem tylko zamknięte, bo otwartych nie było, ale można śmiało je odkryć i zamontować bezproblemowo, będzie to wszystko działało. Także ja się zabieram za wymianę tych łożysk. Łożyska już wymieniłem, moi drodzy, i wałek bardzo ładnie teraz sobie pracuje. Wyobraźcie sobie, że te łożyska były już tak zaciśnięte, że po prostu nie szło tego wałka, nie dało rady tego wałka obrócić. Także całe szczęście, że te łożyska po prostu nie złapało i nie zaczęły się obracać na tej osi, bo wtedy byłaby katastrofa. Dobra, ja teraz przystąpię do sprawdzenia szczelności głowicy. Wyczyszczę sobie powierzchnię, zamontuję nową uszczelkę i będę montował z powrotem wszystko analogicznie, tak jak rozbierałem. Z racji tego, że głowicę miałem już na wierzchu i postanowiłem również sprawdzić szczelność zaworów, o czym mówiłem, okazało się, że zawór, jeden z dolotowych zaworów, ma nieszczelność. W sumie po nalaniu cieczy nic nie ciekło, ale dopiero jak się dmuchnęło tutaj sącej, to dopiero ta ciecz się przedostawała, więc profilaktycznie wymienię już uszczelniacze zaworowe i dotrę wszystkie cztery zawory, żeby już nie było więcej problemów z tym na początek. Zawsze warto, pamiętajcie, to sprawdzić, żeby nie narobić sobie 20 razy roboty, czy 2 razy roboty, jak tam kto woli. Moi drodzy, głowicę mam gotową. Dlaczego mam głowicę gotową? Ponieważ jak w każdej robocie zawsze coś wyskoczy. Okazało się niestety, że głowica też jest do regeneracji, więc wyczyściłem i dotarłem wszystkie cztery zawory. Dwa z tych zaworów były leciuteńko krzywe, więc je wyprostowałem, udało mi się wyprostować na szczęście. Docierając te zawory uzyskałem pełną szczelność, także tutaj mamy wszystko w porządku. Wymieniłem gumki, uszczelniacze zaworowe, no i oczywiście zregenerowałem gwint w tym miejscu uszkodzonej śruby. Pokażę wam, jak to zrobiłem. No niestety jedyny pomysł, który przyszedł mi do głowy, to... A jutro z jutro o której? No dobra, to jutro może będzie. Już pokazuję. Jasne. Już pokazuję, jak to wygląda. Dobra, nie odpływam. Ponieważ ktoś próbował to wcześniej robić i przegiął troszeczkę z dociągnięciem tego gwintu i się odłamało tutaj. Dowierciłem się do końca materiału, zrobiłem gwint, dłuższą śrubę. Oczywiście śruba będzie z uszczelką taką gumową, gdzieś ją tu położyłem, o właśnie, z uszczelką, z podkładką taką uszczelką gumową. O, coś takiego zastosowałem, zdał egzamin w 100%, także powinno być szczelne. Wymienię uszczelkę pokrywy, oczywiście na nową, wszystko tutaj wyczyszczę, zamontuję wałki, głowice, no i będziemy sprawdzali, czy odpali nam ten silnik od razu. Jak widać, przygotowałem już powierzchnię cylindra, wszystko wyczyściłem, tego tłoka nie będę drapał specjalnie, bo nie jest to za bardzo tu brudne, więc wypłukałem, wyczyściłem całą tutaj powierzchnię płaską, żeby osadzić uszczelkę nową, założę głowicę, wszystko zamontuję i będę kontynuował próbę uruchamiania tego silnika. Mam nadzieję, że wszystko będzie szło zgodnie z planem. Przyszedł czas na montaż napinacza rozrządu. Uszczelkę oczywiście wymieniamy, całą powierzchnię tę musimy mieć wyczyszczoną. Ten napinacz, żeby schować, moi drodzy, z tej strony trzeba odkręcić taką śrubę zabezpieczającą płaskim śrubokrętem. Naciągamy sobie napinacz aż do schowania. Blokujemy i możemy śmiało montować.
Tak, jedna śruba, potem druga i wszystko będzie ok. Tak. Nie rozumiem, czemu była jedna dłuższa, jedna krótsza, no ale niestety tak chyba tutaj musi być. Tak, tu myślę, może być dłuższa z tej strony, tam krótsza zdecydowanie. Pamiętajmy, że ustawienie rozrządu robimy dopiero na końcu, jeśli chodzi o zębatkę i wałki rozrządu, tłok w GMP, co będę jeszcze tłumaczył, żebyście mogli to zaobserwować. Wziąłem inny, lepszy śrubokręt, po prostu wkładamy, popuszczamy. Jak słychać, rozrząd już się sam napiął. Bez problemu możemy już sobie zabezpieczenie wkręcić. Jest to śruba na klucz 8. Zabezpieczenie rozrządu dokręcamy, żeby nam tutaj olej nie ciekł. Musi być taka podkładka aluminiowa, żeby nam tutaj, jako uszczelka, żeby nam nie wyciekał olej, prawda? Ok. Gotowe. Tak, moi drodzy, postanowiłem wymienić wszystkie uszczelki i uszczelnienia pompy. No i dobrze, że tak postanowiłem, ponieważ teraz się wyjaśniło, dlaczego uszczelka pod głowicą uległa uszkodzeniu. Zobaczcie, zablokowana jest zębatka z napędu pompy wody, a turbinka się obraca. Więc zestaw naprawczy turbiny, pompy wody jest do wymiany. Zamawiamy nowy zestaw, no i niestety trzeba wymienić. Znowu troszeczkę czekania, ale no, czasem tak bywa. Moi drodzy, jestem w trakcie montowania już całej przepustnicy z wtryskiem i zauważyłem, jak był zamontowany tutaj kruciec ssący. Zobaczcie, że to było podwinięte. No. Nie chcę używać tych słów, których zawsze używam, garażowy mechanik, ale ktoś naprawdę albo nie zauważył, albo ktoś popełnił tutaj bardzo gruby błąd. Dobra, ja to założę tak, jak się należy i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Ok, mamy poskładany ten motor w całości. Zalałem cieczą chłodzącą, zalałem silnik olejem. Spróbujemy go odpalić. Akumulator oczywiście naładowałem do pełna. Chyba będzie jeszcze kwestia rozrusznika. Sprawdzimy, czy odpali na to. O! Jak słyszymy, silnik pracuje. Silnik pracuje elegancko, nawet równo. Powiem wam, muszę jeszcze uzupełnić oleju, ponieważ tutaj wlanie oleju do pustego silnika wygląda tak, że wlewamy do pełnego oczka, uruchamiamy na chwilę silnik, ja za chwilę muszę dolać oleju i znowu uruchomić, aż będzie poziom, zagrzeję ten silnik i spróbujemy go zagrzać, zobaczymy, jak będzie chodził, czy coś nie będzie wyciekało, czy nie będzie jakichś wycieków cieczy chłodzącej albo oleju i tak dalej. Moi drodzy, silnik zagrzałem do tak zwanego wentylatora, to znaczy do momentu, kiedy włącza się nam wentylator, otwiera się cały obieg wody, to znaczy cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia, otwiera się termostat i woda się wymienia, ciecz konkretnie, i wtedy wiemy, że włączył się wentylator, bo on się w sumie włącza i silnik osiągnął pełną temperaturę. Jak widzę, nie ma tutaj żadnych wycieków ani z jednej, ani z drugiej strony, wszystko jest ok. Zostało nam jeszcze tylko sprawdzenie rozrusznika, ale to chyba będzie już taki temat poza filmem. Jak widzicie, silnik chodzi jak najbardziej. Było tutaj naprawdę mnóstwo nieprawidłowości, między innymi w dociągnięciu wałków rozrządu za dużą siłą, ponieważ siłowałem się bardzo, żeby odkręcić te śruby, bo jak można śruby szóstki do 6 mm średnicy dokręcić na taką pałę, że głowa boli. Te wałki po prostu się zacierały, bo panewki były pościskane i ten silnik też nie ma prawa potem prawidłowo pracować, bo to wszystko hamuje. Sprawą kolejną jest to, że uszkodzona była pompa wody, którą wymieniłem, cały zestaw naprawczy z uszczelnieniem i całą nową turbinką, ponieważ turbinka obracała się, jak widzieliście, i nie było chłodzenia. I prawdopodobnie całą przyczyną tego wszystkiego, tego całego galimatiasu tutaj była ta niedziałająca pompa wody, która po prostu z nadmiaru temperatury rozszczelniła silnik, ciecz się zaczęła dostawać do cylindra.
pod ciśnieniem, no i stało się tak, a nie inaczej. Także moi drodzy, jeśli film się Wam podobał, proszę łapki w górę, jeśli nie, to oczywiście macie prawo dać łapkę w dół. Jeśli potrzebujecie części, zapraszam do naszego sklepu internetowego. Części do tego modelu też są dostępne. Link do sklepu jest pod filmem. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Nie zapomnijcie koło przycisku subskrybuj nacisnąć takiego dzwoneczka, który będzie Wam mówił o wszystkich nowościach na naszym kanale. Moi drodzy, myślę, że to będzie wszystko. Także życzę wszystkim dużo przyczepności, dużo pogody, słońca, bo pogoda jak na razie u nas na Śląsku nie jest ciekawa. I to by było na tyle. Lewa w górę i szalejcie.